Witam serdecznie. Kolejny odcinek Diablo. Dzisiaj tak troszeczkę testowo, ponieważ być może niektórzy zauważyli, że najgłośniejsze co było słychać w moich relacjach z gry w Diablo to mocne walenie palcami po myszce. Chyba nie o to chodzi. Zmieniłem troszkę ustawienie mikrofonu i tak bardziej, żeby sprawdzić, jak mi to zadziała. No ale... Ale przy okazji i owszem, coś sobie tu spróbuję podgonić. Tyle tylko, że nie wiem, co z tego będzie. Dobra, okrzyk obligatoryjnie. O! Rzeź kurczaków! Ej! Tak? Ja myślałem, że to gracz daje ci siłę, ale... Okej. Nie uciekaj! Au! Hello. A, wajcha. Wow, potężna broń. Mam nadzieję, że z gniazdem i się nacieszę. Co jeszcze umie? No proszę, 166 do siły. To nie w kij dmuchał. Wracam. Wracam do miasta. Dobra. Tam towar. Wykonaj. Usuń. Ding, proszę bardzo. Potężna broń. Wow! To naprawdę kawał broni. Spójrzmy. Chyba niewygodnie się z tym biega, no ale okej. Oddaj. Doświadczenia. A, tu można zejść na dół. Hello. I to by było na tyle. No, trudno znaleźć dużo fajnych rzeczy naraz, chociaż można by było, ja nie narzekam. Cóż, pójdziemy drogą. To nie jest. Droga jest zablokowana. Muszę przejść przez posterunek Kasima na zachodzie. Nie dam się zatrzymać. Na przykład czego? A do czego to jest porównywane? A jakbym sobie to auto tu, a to sobie dał jej, a potem wrócił do miasta i coś sobie tu wetknął. Pomysł przedni. Po sterunku Kasima, gdzie żeś? No chodź. O, to nie tędy droga. No cześć chłopaki. Jakieś nowe umiejętności posiadam. Czemu ich nie zapodam? O, rzucasz włócznią. Albo młot, gromodzierżca. Okej. Hej. No hello. Więcej furii. Czekaj, czekaj.
No. Takiego żuczka taką bronią troszeczkę overkill, nie? Ale tarcza słuszna, szczególnie że można do niej coś tu wetknąć. Op, co? A, zdaje się, że ta moja ma broń jaką? Tylko. No proszę bardzo, 122%. Proszę bardzo. No wiem, że wspaniałe, nie dawałbym ci byle czego. Chociaż może bym i dał byle co, gdyby nie to, że mam tylko takie wspaniałe. Aj, au, 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 no i zamroził mnie, no. Wredny. Aha. Vulkatos uśmiecha się do mnie. Pchnienie gór. I szaleństwo. Chyba nie idę w dobrą stronę, ale. No. No. No co to była jedynka? No, troszeczkę trzeba się naklikać jednak, to prawda. Dobra, dojdziemy do posterunku Kasima, zrobię sobie krótką przerwę i zobaczę, jak wygląda dźwięk. Komnata, no dobra. Całymi miesiącami szukałem na pustyni posążka Rygnara. Jest tutaj, w tych ruinach, to pewne. Bościńkiś. Jestem już tak blisko. Nie mogę teraz zawieść. Możesz zawieść, ale jakby to. Jakby ci to powiedzieć? Nie zawiedziesz, ponieważ ja z tobą idę. Jaki wojowniczy się zrobił, ha, kolego. Co ja tam komu zmiażdżę, to moja sprawa. Przepraszam. Ej. Tak? No jakąś tam promieniują, okej. Dobra. Co macie? Do czarownika wszystko. Szkieletowych strażników potrafią przywoływać tylko najbardziej utalentowani magowie. Tworzyć takie wysokie, smukłe konstrukty z niestabilnych składników i jeszcze więcej mocy, aby mogły funkcjonować. W rękach prawdziwego mistrza zmieniają się w potężną broń i mogą pełnić straż aż po przeczas. To cię znalazłem! Nie pozwól, żeby mnie dopadli! No cześć koledzy. Coś to dochodzenie do posterunku Kasima jakoś troszkę trwa. Spróbujcie mieć łańcuchy, jak jesteście jeden już tylko. Cwaniaczki, proszę bardzo. No i gdzie ten posążek?
No, troszkę mi się spieszy. Prawda? Ocalić świat chciałem w międzyczasie. Aha! Czekaj. No, dawaj. Cicho tam. Czy to tu jest posążek? Nie. O, ale torba. Nigdy nie planowałem, że zostanę poszukiwaczem skarbów, ale nie mogłem przewidzieć, że fortuna mojej rodziny stopnieje. Słyszałem wczoraj szlachcica, który pytał o figurkę Rygnara. Artefakt, który należał niegdyś do wielkiego maga Zoltuna Kula. Posążek! Znaleźliśmy go! To oparte tego wszystkiego! Zobaczmy, jak to coś wygląda. Da, nie masz. Nie masz go w ręku. Proszę bardzo, bierzemy. To było... Furie na Ate i furie. Głaz upadku. Gdyby nie ty. Nie masz odpowiedniego wyposażenia, żeby szukać tam skarbów. Lepiej wracaj do miasta. Dziękuję za pomoc w odzyskaniu posążka i uratowanie życia. No i jednym słowem spadaj. No dobra. Nie, no teraz już poszukamy posterunku Kasima. Który to posterunek jest? Tu? Sakwa Keina. Udało mu się podbuntować, a zmodana. No dobra. Zakończymy to niestety. A z Kasimem już nie będę rozmawiał w tym odcinku. O! Niezłe. Niezłe, nie zgorsze. Proszę, masz pałę. O, ja wiem, dobra. No nic, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie go oglądać, bo uda się jakoś ten dźwięk zestroić, to znaczy zestroić. No ustawić mikrofon tak, żeby nie było słychać bardziej myszki niż mnie. No nic, do zobaczenia.